Chciałbym poprosić teraz panią ministrę Urszulę Zielińską, szefową międzyresortowego zespołu do spraw Odry, o rozpoczęcie konferencji ze strony naszej rządowej Polski. Pana ministra Koperskiego nie będzie, ale przygotował dla nas list. My ten list dołączymy do materiałów konferencyjnych. Będziecie się mogli państwo z nim zapoznać. Muszę to obniżyć, bo zapomniałam obcasów. Dzień dobry państwu. Szanowne panie, szanowni panowie, szanowni przyjaciele, przyjaciółki. Bardzo miło mi dzisiaj u państwa gościć. Miło mi was widzieć i z wami rozmawiać. Czuję się, że jestem tutaj wśród przyjaciół z wieloma z was. 2 lata temu stałam na brzegu tej pięknej rzeki, tutaj we Wrocławiu, niżej w Szczecinie, kiedy wydarzyła się katastrofa. Dziś wyzwania na rzece Odrze są wciąż bardzo duże. I przyjechałam do was, żeby powiedzieć, z czym się mierzymy i jak jest naprawdę. Co się dzieje, jakie kroki podejmujemy i jaką pracę musimy wciąż wykonać, żeby dołożyć wszelkich starań, żeby katastrofa na Odrze z roku 2022 już nigdy się więcej nie powtórzyła. A wciąż istnieje to zagrożenie. Ale zanim powiem, przekażę wam więcej szczegółów, chcę rozpocząć od takiej klamry. Kilka tygodni temu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska znaleźliśmy archiwum materiałów z okrągłego stołu pod stolika ekologicznego, który 35 lat temu, dokładnie 35 lat temu miał miejsce. I znaleźliśmy protokół z odręcznymi zapiskami i zaznaczeniami, highlighterem na zielono, rzeczy, które są szczególnie ważne. I wiem, że tutaj na sali jest przynajmniej jeden z uczestników tego podstolika ekologicznego wtedy, Radek Gawlik. Radku, pomachaj, tam jest, siedzi. I on tam był i pamięta. I słuchajcie państwo, w rozdziale drugim był taki fragment, który mówił, co jest potrzebne dla polskiej wody i rzek. Usprawnienie zarządzania gospodarką wodną poprzez nowelizację prawa umożliwiającego gospodarowanie wodą na obszarach regionów wodno-gospodarczych celem poprawy zaopatrzenia w wodę i racjonalizacji jej użytkowania, poprawy jakości i ochrony zasobów wodnych. Tu jest trochę więcej na ten temat, ale czytając to pomyślałam, wiecie, w sumie zatoczyliśmy koło. My dzisiaj musimy bardzo pilnie przygotować, sfinalizować co najmniej 2 nowelizacje prawa wodnego. My musimy dzisiaj bardzo pilnie przejrzeć bardzo wiele wydanych decyzji przez ostatnie lata i te decyzje naprawić. I tu przejdę do bieżącej sytuacji. Sytuacja na Odrze jest dziś bardzo poważna. My w ramach działań antykryzysowych, w ramach działań bieżących widzimy, że koncentracja tej niebezpiecznej algi zwanej złotą algą, Prymnezium parvum, ona rośnie z tygodnia na tydzień niemal wykładniczo. Tu, gdzie w zeszłym tygodniu widzieliśmy 20 milionów mikrozimensów, wybaczcie mi te techniczne określenia, ale one są ważne, żebyśmy je wszyscy rozumieli, bo tej wiedzy często nam brakowało w poprzednich latach, więc chcę, żebyśmy dzisiaj dobrze wiedzieli, gdzie jesteśmy i jaka jest sytuacja. 40 milionów mikrozimensów, czyli niemalże dwukrotna wielkość, zaledwie 2 dni później i kolejne 2 dni później, w piątek 60 milionów, 100 milionów to jest trzeci próg alarmowy na płynącej rzece Odrze. Także ta sytuacja jest bardzo poważna. Co w związku z tym robimy? Podejmujemy w Ministerstwie Klimatu, ale też przede wszystkim w Ministerstwie Infrastruktury, Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytucie Ochrony Środowiska i wielu innych instytucjach współpracujących i podlegających ministerstwom w ramach międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Podejmujemy działania interwencyjne na tu i teraz,
i rozpoczęliśmy wreszcie działania systemowe. Jeżeli chodzi o działania interwencyjne, monitorujemy poziomy, główne czynniki wody, główne czynniki wpływające na rozwój algi interwencyjnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To się odbywa 3 razy w tygodniu i tam mierzymy, wiemy, jaki jest poziom rozwoju algi. Monitorujemy też elektronicznie w sposób stały, to nie jest monitorowanie algi, ale poziomu temperatury, pH, przewodności, czyli tego zasolenia. I tu udało nam się trochę poprawić poziom tego monitoringu. Możecie Państwo to śledzić na stronie Monitoring Odry. Tam jest dziś 30 punktów monitorujących wzdłuż Odry, które pokazują te wskaźniki w stanie ciągłym dobowo. Ale to wciąż nie jest wystarczająco. Tak naprawdę wciąż powinniśmy mieć znacznie bardziej rozbudowany monitoring. Wciąż potrzebujemy zasobów tego monitoringu interwencyjnego, który naprawdę pokazuje nam poziom algi. Powinniśmy znać ten poziom i chcielibyśmy znać te poziomy w bardzo w większej ilości miejsc niż to dziś na dzisiaj pozwalają nam zasoby i struktura. Ale spotykamy się co przynajmniej raz w tygodniu, żeby te wyniki przeanalizować i żeby podjąć decyzję co do tego, co dalej z Odrą, jaki jest poziom zrzutów, co robi przemysł, jak Odra jest zasolona i co w związku z tym możemy zrobić dosłownie tu i teraz, w tym tygodniu. Bardzo często te spotkania, okazuje się, że musimy je powtarzać w ciągu tygodnia. Spotykamy, de facto to są międzyresortowe spotkania, które się odbywają kilka razy w tygodniu, zwłaszcza, że w tym roku poziomy przepływy w Odrze są wyjątkowo niskie, Odra płynie wyjątkowo wolno i te poziomy przypominają za bardzo i są zbyt bliskie tym z roku 2022. Zauważyliśmy, że te poziomy rozwoju algi bardzo korelują z tym, jak wolno płynie woda w rzece i jak jest jej mało. Im jest jej mniej, im wolniej ona płynie, tym szybszy rozwój algi obserwujemy. Także widzimy tutaj zwłaszcza bardzo poważną korelację, która pokazuje nam, że renaturyzacja rzeki, przyspieszenie jej biegu jest absolutnie kluczowym wymogiem do tego, żeby tą rzekę z powrotem oczyścić i żeby ona mogła sama bronić się przed takimi organizmami, przed rozwojem choćby Prymnezium parvum. Jeżeli chodzi o działania systemowe, to na początku tego roku podjęliśmy rozmowy z przemysłem w celu budowy, przygotowania planów pod budowę instalacji odsalających. Nie będę wymieniać nazw spółek, ale powiem Wam, że jedna z największych spółek, która bardzo dużo soli zrzuca do Odry, zobowiązała się, że w tym roku już podejmie tę decyzję inwestycyjną. Ma te plany i one są dosyć mocno skonkretyzowane. Jesteśmy teraz w trakcie szukania, w jaki sposób możemy wesprzeć przemysł, jeśli chodzi o finansowanie. Ale dobra wiadomość jest taka, że te prace, o które zawsze wiem też jako aktywiści, ja jako posłanka Zielonych zabiegaliśmy, żeby wreszcie prace systemowe się rozpoczęły. Dziś mogę powiedzieć, że w bólach, bo to nie jest proste, one się rozpoczęły. Druga sprawa to stan kanału Gliwickiego, który jest inkubatorem algi, który jest bardzo zanieczyszczony i w którym tak naprawdę ta jakość wody jest najgorsza. Tutaj Ministerstwo Infrastruktury zobowiązało się do przygotowania planu, wyceny oczyszczenia kanału Gliwickiego, takiego naprawdę zejścia do gruntu, sprawdzenia, co tam jest na dnie i oczyszczenia tego kanału, przygotowania planu, wyceny finansowej, tak żebyśmy mogli podjąć się tego zadania po prostu od źródła, w którym te problemy powstają. Powiedziałam o odsalaniu, powiedziałam o rozwiązaniu systemowym, oczyszczaniu, które dopiero rozpoczęliśmy. Powiedziałam o trudnej sytuacji. Niestety na początku tego roku zmierzyliśmy się z czymś takim, że
urządzenia retencjonujące wzdłuż Odry, które powinny być przez zimę opróżniane, gotowe na lato, wtedy kiedy poziomy zasolenia, kiedy poziomy wody, przepływy wodne są niskie, kiedy przemysł musi być w stanie mieć zdolność retencyjną wyjątkowo wysoką. Te urządzenia przez zimę niestety nie zostały przygotowane tak, jakbyśmy chcieli. Dzisiaj mierzymy się również z wyzwaniem urządzeń retencjonujących, które albo nie są przygotowane, albo wymagają pilnych napraw. To niestety dokłada się do tej presji na rzekę i to też jest coś, z czym mierzy się przemysł. Ale dzisiaj mówimy, i ja już kończę, to jest ostatnie zdanie, widzę, że nie chcę przedłużać. Chcę wam powiedzieć, że te prace, pomimo, że nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli, ja jestem codziennie pełna obaw i codziennie sfrustrowana tym, jak trudno jest zmusić przemysł albo namówić przemysł do tego, żeby nareszcie zaczęli robić to, co robić powinni, żeby ich do tego zachęcić, żeby pomóc im znaleźć finansowanie, żeby powiedzieć tym, którzy zrzucają zanieczyszczenia do rzeki, że to nie jest ściek i że muszą przestać to robić i znaleźć sposoby na oczyszczenie swoich ścieków. To jest bardzo trudne. To nie idzie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Jesteśmy z tym ze mną na czele i wiem, że wy też jesteście sfrustrowani, ale te prace się zaczęły. Rozpoczęliśmy też transparentną wymianę z partnerami w Czechach i w Niemczech, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaka jest sytuacja i na to państwo możecie zawsze liczyć. I na to, że rozwiązania systemowe, ja mówię dzisiaj o tym, będę rozmawiać cały dzień z państwem i w kuluarach. Jestem tutaj prawie do końca tego razem z zespołem z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ale dziś rano również pani minister Henning-Kloska rozmawia o tym na rządzie i rozmawia o tym z ministrami i rozmawia o tym z premierem. Wszyscy będziemy dzielić się transparentną informacją. Będziemy was prosić o wsparcie w tym, żeby te prace prowadzić dynamicznie, szybciej, i żeby faktycznie wreszcie rozwiązania systemowe zaczęły być widoczne i poprawiły stan naszej rzeki. Dziękuję bardzo, cieszę się na te dzisiejsze rozmowy i dziękuję bardzo jeszcze raz za to zaproszenie od państwa. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i nie jest to tylko dyplomacja ani kurtuazja. Serio, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteście z nami i że będziecie również i liczymy faktycznie też na to, że ta będzie transparentna międzynarodowa współpraca realna.